Dawno, dawno temu, w malowniczej dolinie otoczonej zielonymi wzgórzami i kwiecistymi łąkami, mieszkał mały, uroczy jeżyk o imieniu Kolczatek. Kolczatek był bardzo ciekawskim stworzonkiem. Zawsze węszył i szukał nowych przygód, ale miał jedno marzenie. Chciał zobaczyć wielką złotą gwiazdę, która świeciła na niebie każdej nocy. Każdego wieczoru, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Kolczatek wychodził ze swojego przytulnego domku zrobionego z liści i mchów i patrzył w niebo. Jednak gwiazda była bardzo wysoko i wydawało się, że nie da się jej dosięgnąć. Kolczatek jednak nie zamierzał się poddać. Pewnego dnia podczas spaceru po lesie Kolczatek spotkał starą, mądrą sowę o imieniu Mądralinka. Sowa była znana ze swojej ogromnej wiedzy o świecie i życzliwości wobec innych zwierząt. Kolczatek opowiedział jej o swoim marzeniu, a sowa, po chwili zastanowienia, uśmiechnęła się i powiedziała: Kolczatku, aby zobaczyć gwiazdę z bliska, musisz wspiąć się na najwyższe drzewo w lesie. Tam znajdziesz drogę do gwiazd. Zainspirowany słowami sowy, Kolczatek wyruszył na poszukiwanie najwyższego drzewa. Po długiej wędrówce dotarł do wielkiego, starego dębu, którego wierzchołek sięgał aż do chmur. Nie zrażając się trudnościami, zaczął się wspinać. Wspinał się wyżej i wyżej, aż w końcu dotarł do samego szczytu. Na czubku drzewa czekała na niego niespodzianka. Mały, srebrzysty mostek zrobiony z pajęczyny, który prowadził prosto do nieba. Kolczatek, pełen ekscytacji, wszedł na mostek i po chwili stanął tuż przed wielką, złotą gwiazdą. Gwiazdka była piękna i jaśniała tak jasno, że Kolczatek poczuł, jak całe jego serduszko wypełnia się ciepłem. Gwiazda przemówiła do niego miękkim głosem. Dziękuję ci, Kolczatku, że przyszedłeś mnie odwiedzić. Jesteś odważny i pełen marzeń. Na pamiątkę tej chwili daję ci mały blask, który zawsze będzie ci przypominał o naszej przygodzie. Kolczatek wrócił do swojego domku z maleńką iskrą gwiezdnego blasku, która teraz świeciła w jego serduszku. Każdej nocy, gdy zapadał zmrok, iskrzyła się i rozpromieniała jego domek, przypominając mu o tym, że marzenia są po to, aby je spełniać. Kolczatek wrócił do swojego domku z maleńką iskrą gwiezdnego blasku, która teraz świeciła w jego serduszku. Każdej nocy, gdy zapadał zmrok, iskrzyła się i rozpromieniała jego domek, przypominając mu o tym, że marzenia są po to, aby je spełniać. Teraz i ty, drogi mały słuchaczu, możesz przygotować się do snu. Tak jak Kolczatek, możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteś w swojej własnej, bezpiecznej norce, otulony ciepłem i miłością. Pomyśl o wszystkich dobrych rzeczach, które zdarzyły się dzisiaj i pozwól sobie na spokojny sen. Twoje marzenia mogą być pełne magicznych przygód, a każda noc przynosi nowe siły i radość na kolejny dzień. Powtarzaj w myślach za mną. Jestem spokojny i gotowy na odpoczynek. Mój sen będzie pełen pięknych i kolorowych marzeń. Jestem bezpieczny, kochany i otoczony ciepłem. Jutro czekają na mnie nowe, wspaniałe przygody. Dobranoc, mały przyjacielu. Śpi słodko i z uśmiechem, a twoje sny niech będą pełne magii i radości. Kolczatek czeka na ciebie w swoich marzeniach, gotów na kolejną wspólną przygodę. A teraz wsłuchaj się w spokojne dźwięki muzyki. Dobranoc.